W sobotę przez parę godzin można było zwiedzić Teatr Nowy, a to wszystko w ramach drzwi otwartych. Bardzo dużo osób przechodzi przez ulicę i widzi tylko napis, więc postanowiliśmy zachęcić ludzi, żeby też wdepnęli, nie tylko żeby przechodzili obok, ale żeby zobaczyli, że u nas w teatrze cały czas wszystko tętni życiem, że tak jak się zaczyna rok szkolny, rok akademicki, tak u nas się zaczyna nowy sezon. W związku z tym postanowiliśmy zaprosić wszystkich, od najmłodszych do najstarszych. Jest to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć teatr od kulis, a organizatorzy przygotowali wiele ciekawych atrakcji. Ja zajmuję się działem edukacji i tutaj dzieci miały czytanie, bajki na żywo, jest też malowanie buzi, są zajęcia plastyczne, jest też tablica, na której wszyscy się pamiątkowej wpisujemy i tworzymy wspólne dzieło plastyczne, wielki obraz, każdy może dołożyć swoją kreskę. Oprócz tego mamy pokazy charakteryzacji, mamy zwiedzanie teatru, wiszą też kostiumy z różnych epok, z różnych etapów, różnych dyrekcji i można te kostiumy też przymierzać. Można zobaczyć różne zakamarki, których na co dzień niestety nikomu nie wolno oglądać, a teraz i owszem. Każdy niuans jest ważny, każdy szczegół się liczy. Wczoraj była inauguracja sezonu, pierwszy przedstawiciel. Co ważne, wszyscy uczestnicy otrzymali od teatru bony. Tak, dysponujemy. Każdy z gości, który przychodzi, otrzymuje magiczny bon. Tam wszystkie informacje są zdradzone na tym bonie. Każdy, kto je dostanie, może w kasie w odpowiedni sposób zdysponować. Myślę, że pomysł trafiony. Myślę, że każdy z nas chciałby zobaczyć, jak wygląda wnętrze teatru, jak pracują, gdzie pracują aktorzy, jak są schowani. Świetnie. Dla mnie. Ja lubię teatr. Często tu przychodzę i kulisy też bym chciała obejrzeć bardzo. Bardzo były ciekawe, jeżeli chodzi o charakteryzację na tej trzeciej scenie. Świetnie. Świetnie pani opowiedziała i anegdoty. Także i pokazała, jak się charakteryzuje. Zmieniała właśnie z blondynki na ciemną i odwrotnie. Świetne. Bardzo. Jak widać, dzieci również były zachwycone. No na pewno jest bardzo fajnie, no bo właśnie jest dużo takich fajnych zajęć, jak te można zobaczyć, na przykład kulisy różnych teatrów i jest bardzo fajnie właśnie. Co ci się najbardziej podoba? Ta scenka na drugim piętrze. A dlaczego? Bo tam można się schować w takiej szybie. W dużej mierze dla przybyłych osób była to niezapomniana, niecodzienna i pełna wrażeń przygoda.